Cześć! Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 172. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Pogoń za młodością towarzyszy nam od pokoleń, za urodą i młodością. Chciałabym wierzyć, że to się trochę zmienia, ale nadal, szczególnie w przypadku kobiet, próba zatrzymania czasu jest podejmowana na skalę masową. I jak wiemy, wszelkiego rodzaju zabiegi odmładzające, szczególnie medycyna estetyczna, biją rekordy popularności. Dlatego pomyślałam, że podejmę ten temat troszeczkę zaniepokojona tym, jak bardzo stało się normą ingerowanie w to, jak wyglądamy za pomocą różnych zabiegów inwazyjnych. I na początku taki mały disclaimer, że wszystko jest dla ludzi i absolutnie nie jest to odcinek oceniający, ale pokazujący może trochę inną perspektywę i zwracający uwagę na pewne zagrożenia wynikające z tego, że z takich zabiegów korzystamy. Dzisiaj moją gościnią po raz drugi po dłuższej przerwie jest wspaniała Marta Kucińska. Marta jest założycielką platformy Yoga Piękna, jest ekspertką jogi twarzy, specjalizuje się w naturalnych metodach odmładzania i dbania o siebie. Jest też promotorką zdrowego stylu życia i konsultantką ajurwedy. I dzisiaj dowiemy się, dlaczego korzystanie z naturalnych metod może być, a może nawet jest, lepszym rozwiązaniem, które pomoże nam zachować młody wygląd, które sprawi, że nasza skóra będzie w dobrej kondycji. Poznamy wszelkiego rodzaju lifestyle'owe metody, ale też narzędzia i ćwiczenia, które my możemy wykonywać na co dzień już od młodego wieku, tak żeby inwestować w to przede wszystkim zdrowie, a w konsekwencji też prawdopodobnie urodę. Tak jak powiedziałam na samym początku, Marta wypowie się na temat medycyny estetycznej i popularnych zabiegów, które mogą nieść za sobą pewne przykre konsekwencje, także na pewno jest tutaj sporo takiego materiału ku przestrodze. Pogadamy też o tym, dlaczego tak bardzo chcemy być piękne i młode oraz na ile nasze geny determinują to, jak wyglądamy, a jak duży wpływ możemy mieć my sami. Zanim przejdziemy do rozmowy, tylko Wam przypomnę, że będzie mi bardzo miło jak zawsze, jeśli zrecenzujecie podcast na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na iPhone'ach. Tam możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek i napisać kilka słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo miłe i pomocne, bo dzięki temu podcast jest szerzej promowany. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, tam możecie go dodać do obserwowanych, na YouTubie zasubskrybować mój kanał i na YouTubie każdy wywiad jest w wersji wideo, także bardzo serdecznie zapraszam. A teraz przechodzimy do rozmowy z Martą Kucińską. Cześć Marta. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię po raz drugi, chyba po 2 latach. Tyle czasu minęło, aż nie mogę w to uwierzyć i też zaśmiałam się w głowie, dlatego że włączyłyśmy w końcu nagrywanie po 2 godzinach, więc najwyższy czas, żeby nasi słuchacze też usłyszeli coś z naszej dzisiejszej rozmowy. W każdym razie ja sobie wymarzyłam Ciebie jako gościa, dlatego że jest u mnie dużo tematów związanych z samoakceptacją, ale też z dbaniem o siebie i w obliczu tego, myślę, że istniejącego od już wielu lat, nawet nie wiem, czy dziesiątek, set tysięcy, szału zainteresowania pięknem i młodością. Wydaje mi się, że trzeba ten temat zgłębić i starać się zrozumieć, dlaczego szczególnie my, kobiety, tak bardzo chcemy właśnie być piękne i młode. No właśnie, czy bardziej chcemy być piękne, czy bardziej chcemy być młode, czy oba naraz, z Twojego doświadczenia? Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, że o mnie pomyślałaś kolejny raz. Z przyjemnością przyjechałam dzisiaj na to nagranie. A odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że to jedno z drugim się tak naprawdę łączy, no bo taka jest prawda, że jednak to piękno z młodością się kojarzy, w związku z czym tak naprawdę
poniekąd kobiety dążą do tego, żeby tą młodość zachować, ale tak naprawdę oczywiście wiadomo, że chodzi tutaj o ten ładny wygląd. A dlaczego tak jest? To tutaj wydaje mi się taka odpowiedź, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bardzo oczywista, bo tak już jest w naszym gatunku, że ta kobieta jest tą płcią piękniejszą, tak? U ptaków na przykład jest to odwrotnie, więc to tam panowie są śliczni i straszą piórka, a u nas ta kobieta jest właśnie tą płcią, która tą atrakcyjność wokół siebie cały czas, tą fizyczną atrakcyjność podkręca. Więc tak reasumując, wydaje mi się, że to gdzieś tam głębiej wynika z takich naszych genetycznych wręcz pierwotnych instynktów. No właśnie, ciekawi mnie to, na ile my możemy wpływać na ten proces, na ile możemy go zatrzymać, i sądzę, że jednak ten czynnik genetyczny jest tutaj często bardzo istotny i znam bardzo wiele osób w podobnym wieku, które trzy postawione obok siebie wyglądają, jakby było między nimi 10 lat różnicy. I my też jako społeczeństwo staramy się gdzieś tam walczyć z tym starzeniem i pozostać wiecznie młodymi, ale no pewnych rzeczy nie przeskoczymy i pewne rzeczy trzeba zaakceptować. Czy masz też dostęp do jakichś takich informacji w ogóle, na ile tutaj geny determinują kwestie zmarszczek, na ile my możemy rzeczywiście w to ingerować, na przykład stylem życia? Generalnie mówi się, że 50-60% to geny wpływają na nasz wygląd, tak? Na nasz wygląd, na nasze zdrowie, na tą naszą fizyczność. Ja już tutaj nie będę wchodziła w jakieś kwestie emocjonalne, osobowość i tak dalej. Natomiast ja powiem tak. Z pewnymi rzeczami nie wygramy, no bo trudno, żeby ktoś nagle urósł albo miał prosty nos, jeżeli się urodził z garbatem, no to oczywiście tutaj jest kwestia możliwości ingerencji chirurgicznej, ale no bez przesady, że nie wiem, masażem czy oddechem, czy czymkolwiek, czy dietą ja zmienię kształt nosa, więc tu jest ewidentny wpływ genów. Natomiast jeśli chodzi o samo to starzenie, to bym powiedziała, to jest kwestia pośrednia, bo też pytanie, czy docelowo poprzez odpowiednie praktyki my chcemy wyglądać tylko i wyłącznie rewelacyjnie, czy my chcemy się dobrze czuć, na co my stawiamy? Bo jeżeli na samopoczucie, to zawsze bym powiedziała super, warto. Jeżeli ktoś za wszelką cenę chce walczyć ze zmarszczką, no to pytanie, czy jest mu to potrzebne. Oczywiście też będzie wygląd wynikał z tego, w jaki sposób my swoje ciało traktujemy. To jest jakby bez dwóch zdań. Natomiast pytanie, co jest tutaj priorytetem. I teraz, jeżeli faktycznie, tak jak podałaś ten przykład, trzech osób spojrzymy, one w tym samym wieku, one będą diametralnie inaczej wyglądać, to jak najbardziej, tutaj bardzo duży będzie wpływ też genów, ale też będzie wpływ właśnie szeroko pojętego stylu życia. No bo jeżeli jedna osoba będzie bardzo szczupła, a druga będzie bardzo otyła, no to też pytanie, czy ta otyłość wynika tylko i wyłącznie z tego, że taką ma ta osoba genetykę i takie ma predyspozycje, czy wynika też z tego, że nie pomaga w żaden sposób swojemu organizmowi zachować jakąkolwiek równowagę. Więc generalnie, ogólnie się teraz trochę zakręciłam, to jest, bym powiedziała, pół na pół. Mamy bardzo duży wpływ też na to, w jaki sposób nasze ciała docelowo wyglądają, ale podkreślam, one niekoniecznie muszą wyglądać idealnie gładko, idealnie młodo. Ważne, żeby wyglądały i były przede wszystkim zdrowe. Też nie chciałabym, żeby to zabrzmiało tak, jakbyśmy teraz próbowały tym odcinkiem wszystkich zachęcić do tego jak najmłodszego wyglądu, tak. Ale młody wygląd może być też z mojego punktu widzenia rozumiany jako właśnie zdrowy i szczęśliwy wygląd. Nie nas tak jest, prawda, że jakby przerabiamy sobie pewne rzeczy w naszym życiu, dochodzimy do momentu, gdzie czujemy się świetnie i ktoś mówi, że wyglądamy jakbyśmy odmłodniały, jak nowonarodzone, nie? To wcale nie musi być związane z walką z upływem czasu czy jakimiś ingerencjami takimi stricte urodowymi, tylko gdzieś taką zmianą właśnie w nas, co nie zmienia faktu, że mam wrażenie, że w pewnym wieku no zaczyna nam wchodzić do głowy ta myśl, że chcemy gdzieś tam tą młodość zachować, i właśnie do takich osób też chciałabym kierować ten komunikat, bo powiem Ci, że miałam ostatnio urodziny 25 i pomyślałam sobie właśnie, że zastanawiam się, w którym momencie przyjdzie ta granica, gdzie już nie będę się zastanawiała nad tym, czy to wygląda dobrze, tak, czy właśnie, czy jestem, czy czuję się pięknie, dajmy na to, tylko zacznę też dostrzegać
zmiany na swojej twarzy. I też no, mam dużo różnych znajomych, którzy mówią mi, nie wiem, o swoich zmarszczkach czy o upływie czasu. I ja mówię tak, kiedy przychodzi ta granica, gdzie nie tylko chcę wyglądać ładnie, ale też chciałabym się jakoś odmłodzić. I to jest chyba jakaś taka narracja, która jest w nas i która do nas przychodzi, czy chcemy, czy nie. I dlatego właśnie zastanawiam się, czy warto w tą młodość inwestować już wcześniej. Czy trzeba czekać na ten moment, kiedy dojdzie nas ta refleksja, czy już jako młode osoby możemy wprowadzać jakiegoś rodzaju praktyki, które może sprawią, że my będziemy czuli się wiecznie młodzi. Tak się już uśmiecham sama do siebie, bo jak powiedziałaś, że niedawno miałaś urodziny 25, przy okazji wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. To ja pamiętam taki moment u siebie, kiedy miałam 25 lat i doszłam do tego momentu, że już właśnie doczekałam jak do tych 25 urodzin i sobie pomyślałam, no to już pora na kremy przeciwzmarszczkowe, no, ponieważ wcześniej zwróciłam uwagę, że na kremach, które kupowałam, to była taka właśnie rozdzielona ta strefa czasowa, że po 25 roku życia, okay, bo to pierwsze zmarszczki, tak? Czyli właśnie wchodziło się już w te pierwsze zmarszczki. Ale to oczywiście taka dygresja, żartuję, nie myśl jeszcze o tym, bo wyglądasz cudnie. Natomiast to, co ja zawsze jakby podkreślam, jeżeli ten wygląd ma dla nas jakieś większe znaczenie, a dla większości ma i nie ma co ukrywać i to jest naturalne i nie ma to też co jakby wypierać się tego, no to warto zadbać o ciało troszeczkę wcześniej, czyli zwrócić uwagę na to, co jemy, na to, czy wystarczającą ilość no, wody, czy też jakichś tam ziół, czy płynów wypijamy, na jakość snu, na taką higienę życia, jak to się mówi. To są takie proste rzeczy, to są takie slogany, o których ja mówię. To jest takie oczywiste, tylko że jak komuś mówię, że trzeba naprawdę to ciało nawadniać. Oczywiście w granicach też normy, no jeżeli nam się jakoś mega nie chce pić, a my będziemy na siłę wlewać, no to też trzeba słuchać organizmu. Ale jak mówię o tym, to każdy mówi tak, tak, no ja wiem, no ale tak potem pytam, no a ile tak generalnie tych płynów spożywasz? No, nie wiem, może z dwie szklanki jakieś tam wypiję ziół, czy herbaty zazwyczaj, w tym trzy kawy, no to umówmy się, to jest mega mało. I większość osób tak naprawdę, z którymi rozmawiam, z którymi się gdzieś tam spotykam i rozmawiam o tych takich oczywistych rzeczach, okazuje się, że one nie są wcale takie oczywiste w praktyce, więc to, o czym mówię, jest bardzo ważne, czyli ta odpowiednia ilość snu, to co jemy, pytanie, czy nam to służy, czy my to dobrze w ogóle trawimy, to są te takie drobne cegiełki, z których składa się zdrowie i co za tym idzie też wygląd. Oczywiście możemy wcześniej zadbać, możemy wcześniej już na przykład robić jakieś proste masaże, możemy wprowadzać to, co jest najważniejsze i to, co rzeczywiście ja bym zaleciła każdej młodej osobie, to zmiany nawyków, bo większość z nas ma nieprawidłowe nawyki, czyli na przykład za mało się ruszamy. Jest taka bardzo taka specyficzna rzecz, czyli ułożenie języka na przykład, o czym też większość osób nie wie, że kiedy zamykamy usta, to język powinien być lekko przyssany do podniebienia, szczególnie gdzieś tak w jednej trzeciej długości, tutaj jakby od czubka języka licząc, i to bardzo zmienia wygląd całej twarzy, to zmienia układ, tutaj można powiedzieć, w takich kwestiach ortodontycznych, to wpływa też na zdrowie chociażby zatok i tak dalej, to są takie drobiazgi, o których nie wiemy, więc ja lubię o takich rzeczach opowiadać i się zastanowić, czy oprócz tego jedzenia, czy oprócz tego stylu życia, ja też nie robię jakichś innych takich dziwnych rzeczy, jak na przykład ta pozycja języka, albo czy nie śpię całe życie na jednym boku i potem będę zdziwiona, nie wiem, po 30, 40 roku życia, albo nawet później, że mam bardzo asymetryczną twarz, albo jakieś dziwne zmarszczki z jednej strony. Także oczywiście można sobie pewne rzeczy już wcześniej wdrożyć, ale ja bym cały czas podkreślała, mimo wszystko dla zdrowia, a przy okazji dla urody. Przynajmniej takie jest moje podejście. Może ktoś chce inaczej, może ktoś tylko i wyłącznie będzie robił to dla zdrowia, albo zacznie tylko i wyłącznie dla urody. To jest jakby jego. Moje podejście jest takie, najpierw to samopoczucie, a z tego będzie wynikała cała reszta. Jestem pewna, że jak to mówiłaś, to wszyscy sprawdzali ułożenie swojego języka. Wiem. Bo ja też od razu sprawdziłam, że dotyka podniebienia, więc chyba jest okej. Okay. Natomiast też często w ogóle muszę powiedzieć, że moja mama robi jogę twarzy z tobą od ponad roku codziennie.
I jest to osoba, dla której to nie jest takie proste wprowadzić taki nowy nawyk, szczególnie trwający, na przykład 10 minut każdego dnia. I powiem Ci, jestem z niej mega dumna i ona też bardzo sobie ceni. Do tego przejdziemy jeszcze w dalszej części rozmowy, ale między innymi nauczona różnych Twoich technik. Moja mama zwróciła mi uwagę na to, że ja strasznie marszczę czoło. I tak a propos tych różnych rzeczy, na które możemy zwrócić uwagę wcześniej, to ja nie dość, że dużo gestykuluję, kiedy mówię, to też wydaje mi się, że mam taką bardzo ekspresywną mimikę i stwierdziłam ostatnio, że no ja już tak mam, że ja to czoło marszczę, ja inaczej nie umiem, bo teraz akurat tak na mnie patrzę, że to się tak staram, bo trochę nie marszczyć. Ale zazwyczaj, kiedy coś opowiadam i się bardzo emocjonuje, no to to czoło jest takie zmarszczone. I teraz jak o tym myślę, jeżeli nauczę się tego nie robić, bo słyszałam, że jest to kwestia po prostu nowego nawyku, tak, i jakieś tam wprawy, to może sobie podziękuję za ileś tam lat. Ale chciałam Ci powiedzieć, że jest też coraz więcej takich trendów, co na pewno też sama obserwujesz, na dbanie o siebie, na dbanie o zdrowie właśnie w tych różnych sferach, w tych różnych filarach i takie inwestowanie w swoje zdrowie już dzisiaj, co oczywiście nie brzmi tak atrakcyjnie w kulturze instant, w takim świecie, gdzie chcemy mieć efekty już. I kiedy mamy do dyspozycji narzędzia, które dają nam ten efekt od zaraz, no to niekoniecznie brzmi dla nas atrakcyjnie to, że mamy teraz przez ileś miesięcy, a nawet lat, kultywować jakiś nawyk, który zajmuje czas i zajmuje wysiłek. Więc zastanawiam się, czy z punktu widzenia odmładzania i różnych technik, które są popularne od wielu, wielu lat, czy Ty też obserwujesz, że jest coraz większe zainteresowanie tymi może trochę bardziej czasochłonnymi, ale nadal holistycznymi, naturalnymi metodami, czy jednak te rozwiązania od zaraz, te rozwiązania instant, tradycyjne nadal kuszą społeczeństwo bardziej? Znaczy, mnie się wydaje, że generalnie ja widzę taką tendencję do zainteresowania tymi metodami, jak ja to mówię, zdrowszymi, czyli naturalnymi. Aczkolwiek nie mam dostępu do żadnych statystyk, tak. Nie wiem, czy ktoś takie badania robił, być może tak. Także jednoznacznie na to pytanie nie odpowiem, to może być tylko takie moje po prostu odczucie. Na pewno ten nurt widzę, że się bardzo pojawia wśród młodych kobiet, wśród młodych dziewczyn i to jest fajne i to mnie cieszy. No sama mam 18-letnią córkę, także widzę, jak ona i jej koleżanki gdzieś tam zaczynają używać prostych masażerów i stawiają na przykład na naturalne kosmetyki, także to mnie super cieszy. Ale myślę, że też jest jednak bardzo silna gałąź rozwijająca się tej medycyny estetycznej i stawiania na te natychmiastowe skutki. I chyba tego też się do końca nie przeskoczy, bo no, wiele osób nie ma cierpliwości, nie chce im się inwestować w siebie jakoś specjalnie działań i czasu i wolą jednak takie bardzo szybkie rozwiązanie. Natomiast zauważyłam, że to są osoby, które w ogóle generalnie w życiu wolą na wszystko mieć szybkie rozwiązania. Tak. Więc oni mają takie charaktery, takie podejście i to już pewnie będzie wynikało z innych kwestii i raczej niezmiennych. Także myślę, że to są takie dwa nurty, które mimo wszystko te strefy beauty się rozwijają. Czy tak, jedna, czy druga. Tak. To jednak widzę, że to jednak cały czas, ale ja myślę, że to w ogóle od zarania dziejów, no tak nawet patrząc jak to wiesz, tam gdzieś babcia, prababcia krem ukręciła na bazie wosku, a dzisiaj jaka jest rozpiętość w ogóle wyboru w sklepach, także to na pewno już patrząc nawet, nie wiem, na czasy Kleopatry, wiadomo, że ta branża to się bardzo rozwija i jeszcze pewnie długa droga przed nami. Ale zastanawiam się, czy wiesz, no ja żyję mocno gdzieś tam w swojej bańce i w moim małym świecie wydaje mi się, że wszyscy teraz się bardziej ekscytują tymi naturalnymi rzeczami, ale też nawet słuchając takich bardziej, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale załóżmy komercyjnych źródeł czy podcastów, dostrzegam, że osoby, które wcześniej były zwolennikami, głównie zwolenniczkami na przykład różnego rodzaju wypełniaczy, zaczynają dostrzegać jakieś ewentualne zagrożenia i negatywne skutki tych form odmładzania i przechodzą na te naturalne, zaczynają sobie chwalić różnego rodzaju zabiegi, o których też pewnie porozmawiamy. Więc czy to rzeczywiście tak jest, że w medycynie estetycznej, na przykład mówimy tutaj o botoksie czy o wypełniaczach kwasem hialuronowym, wybacz jeśli będę mówić mocno niekompetentnie, bo do końca się na tym świecie nie znam i z niego nie korzystałam. Czy korzystając z tych
dobrodziejstw, powinna nam się zapalić jakaś lampka ostrzegawcza? Czy są jakieś właśnie przeciwwskazania, negatywne skutki? Ja słyszałam jakieś historie o tym, że nie wiem, jakiś wypełniacz się komuś przesunął na twarzy, albo właśnie, że nie wiem, powtarzany po jakimś czasie już nie działa ten zabieg tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czy jakby jest przed czym przestrzegać, jeśli chodzi o właśnie taką tradycyjną medycynę estetyczną? Ja powiem tak, generalnie ja nie jestem ani lekarzem medycyny estetycznej, nie jestem też kosmetologiem. To, czym ja się zajmuję, no to są metody, no bym powiedziała, raczej przeciwstawne. I nie chcę tak też zajmować takiego bardzo radykalnego stanowiska, bo nie pracuję na co dzień w tej branży i no, nie ostrzykuję, nie widzę tych pacjentów z takimi komplikacjami, może się to wiązać. Natomiast na tyle, na ile ja tym tematem się interesuję, to powiem tak, ja bym nie chciała też skreślać tak całkowicie medycyny estetycznej, że to jest w ogóle coś strasznego i unikajmy tego bardzo, bardzo, bo są zabiegi i o tym możemy sobie porozmawiać, przynajmniej te, na które ja gdzieś tam zwróciłam uwagę, poznałam, czy poczytałam, czy nawet zastosowałam, bądź też przynajmniej się zainteresowałam, które mogą fajne też nam rzeczy przynieść i mogą spowodować w bardzo naturalny sposób, naturalnymi wręcz w ogóle tak naprawdę tutaj drogami, rezultaty bardzo pożądane. Takie chociażby jak zagęszczenie skóry, pobudzenie właśnie do syntezy kolagenu, elastyny, w sposób wręcz właśnie oparty na naturalnych takich procesach regeneracyjnych. Ale to, czego ja nie uznaję i to, czego ja bym się obawiała i to, z czym się do mnie zgłaszają rzeczywiście dziewczyny, kobiety też dojrzałe, gdzie już miały do czynienia z medycyną estetyczną, mniej lub bardziej udaną, albo na przykład przez wiele lat stosowały, no to ja bym się nie podpisała pod botoksem i pod wypełniaczami z dwóch powodów. Po pierwsze, uważam, no po coś te mięśnie w naszym ciele są. Z jakiegoś powodu natura, nazwijmy, je stworzyła, więc czy jest słuszne je wyłączać? To ja bym sobie pierwszą rzecz zadała. Już pomijam kwestię tego, że tak naprawdę to podajemy sobie truciznę na własne życzenie, że paraliżujemy te mięśnie. To już są jakby tam inne kwestie, ale czy jest sens wyłączać mięsień, który po coś powstał? Druga sprawa jest też taka, o czym ja też akurat lubię mówić, że poza tym, że ten mięsień wykonuje z jakiegoś powodu pracę, to on nie tylko jakby tutaj ma takie kwestie motoryczne za sobą pociąga, czyli on się porusza, on się kurczy z jakiegoś tam powodu, ale przede wszystkim on też usprawnia przepływ limfy, ponieważ limfa nie ma czegoś takiego jak swoją, nie ma swojej pompy, podobnie jak na przykład serce pompuje krew, tak tutaj w przypadku limfy, no są tam pewne czy ruchy przepony i tak dalej, ale przede wszystkim to ruchy mięśni będą tą limfę pompować. I to, co ja zauważam, osoby korzystające od lat z medycyny estetycznej pod kątem ostrzykiwania właśnie botoksem i wypełniaczami, w moim takim odczuciu, jak ja na te osoby patrzę, te twarze się tak rozlewają. Ja takie mam wrażenie, że wyglądają jak taka napęczniała gąbka, która traci gdzieś tam te rysy, chociaż oczywiście odpowiednie zabiegi próbują te rysy gdzieś tam przywrócić, tak? Czy owal twarzy, czy ładnie zarysowane kości jarzmowe i tak dalej, ale po latach te twarze są takie, ja nie wiem, takie słowo mi przychodzi, takie ciapciowate, takie to jest, wszystko jest po prostu jak taka źle uformowana glina. I ja tutaj przede wszystkim widzę po prostu wieloletnie zastoje limfatyczne. Także ja bym chociażby z tego powodu tego nie rekomendowała, a na pewno bym u siebie nie robiła. I podobnie wypełniacze. Z wypełniaczem znowu uważam, że to jest tak. No z jakiegoś powodu ta twarz zaczyna tracić swoje rysy. Z jakiegoś powodu gdzieś tam dochodzi do bruzd, do utraty owalu i wolę poszukać przyczyny, wolę zastanowić się, co jest przyczyną i czy ja na tę przyczynę mogę wpłynąć, czy ja chcę na siłę łatać coś, co po prostu cały czas jest problemem. Też porównuję takie zabiegi do brania leków przeciwbólowych. Jeżeli coś mnie boli, no to owszem, ja sobie mogę pomóc gdzieś tam tą tabletką, ale coś ten ból wywołało i cały czas łykanie tych tabletek przeciwbólowych nie rozwiąże tego problemu. I tak samo tutaj, cały czas moim zdaniem takie dopompowywanie nie spowoduje, że ten problem gdzieś tam zostanie rozwiązany, a naturalnymi metodami często się udaje, aczkolwiek nie wszystko. Ale powiedz mi, czy dochodzi do takiego momentu, na przykład jeżeli stosujemy botoks, że absolutnie tracimy mimikę twarzy, że rzeczywiście już po tych latach na przykład ta twarz jest tak odrętwiała, że my nie jesteśmy w stanie poruszać nią w prawidłowy sposób?
Zdecydowanie moim zdaniem tak, w ogóle widać też u osób, które stosują nadmiernie przede wszystkim właśnie te zabiegi botoksu, że te twarze są nienaturalne, tak? Mhm. Te uśmiechy są takie dziwne. Ja zawsze mówię, że to są takie króliczki, dlatego że na tyle mięśnie dookoła, które wyrażają ten odruch radości, są sparaliżowane, że w którymś momencie te osoby, jak się uśmiechają, to mają tutaj takie specyficzne zmarszczki przy nosie i to są takie po prostu, takie robią minki, no bo inaczej nie są w stanie, tak, wyrazić jakby tego, co tam w nich jest. No i to też jest taki aspekt, nad którym ja bym się zastanawiała, czy ja na pewno chcę mieć tylko gładką twarz, czy ja chcę być prawdziwa w tym, jaka jestem i na przykład w kontakcie z drugą osobą widać po mnie emocje, bo też zawsze podkreślam, nie zapominajmy, po co przede wszystkim mamy na twarzy tak specyficzne mięśnie, jak mięśnie mimiczne, po to, żeby wyrażały co? Mimikę, a co za tym idzie? Nasze emocje. To jest bardzo ważne w naszym gatunku ludzkim, żeby te emocje dobrze odczytywać i dobrze je wyrażać. A jeśli mamy sparaliżowane te mięśnie, no to trochę jest słabo. Zresztą były takie badania psychologiczne robione, zresztą no, tak dosyć szeroko w wielu źródłach, można gdzieś tam w internecie wpisuje, znaleźć informacje. Jak dzieci reagowały właśnie na matki, które były tak mocno poprzerabiane i nie potrafiły wyrażać tych emocji, jak się te dzieci rozwijały, więc to jest też w ogóle taki aspekt, o którym się chyba za szeroko nie myśli, kiedy się decyduje właśnie na taki stałe podawanie botoksu. Przyjmowanie nawet. Zacznę od tego, że absolutnie uważam, że wszystko jest dla ludzi i to też nie ma być jakaś wielka krytyka, ale powiem szczerze, że też obserwując to, co się dzieje, wiesz, już nawet nie tyle w mediach wśród jakichś osób, powiedzmy, nie wiem, bardziej zamożnych czy bardziej sławnych, ale na ulicach widać coraz więcej ingerencji w postaci właśnie różnego rodzaju wypełniaczy czy botoksu, no ja też nie umiem tego rozróżnić, ale widzimy ingerencję w mimikę twarzy i jest to moim zdaniem takie no niepokojące zjawisko i tak jak powiedziałaś o tym dziwnym uśmiechu, ja mam wrażenie, że te twarze zmienione zaczynają wyglądać po pierwsze zupełnie inaczej niż oryginał, po drugie one są wszystkie do siebie podobne i dochodzę do wniosku, że bardzo dużo osób, które dokonują tego typu zabiegów, przypominają trochę klony i do końca nie wiem, czy to o to chodzi i czy to rzeczywiście jest też ten kanon, do którego dążymy, czy to jest po prostu jakaś taka wypadkowa tego, na co stać medycynę estetyczną, że finalnie to te twarze wyglądają podobnie. No moim zdaniem to też nie o to chodzi, bo każdy z nas jest unikatowy na swój własny sposób i czy chcemy zatracać tą swoją oryginalność na rzecz czegoś tak powtarzalnego i też może nie do końca tak estetycznego, no ale no mówię, też o gustach się nie dyskutuje, więc nie mi to oceniać, ale myślę, że naprawdę warto spojrzeć na to też od takiej strony, tak jak powiedziałaś, co jest super, że po coś mamy tę mimikę, po coś mamy te mięśnie, jakby wszystko w naszym ciele jest połączone. Też wspomniałaś właśnie o układzie limfatycznym, o którym nadal moim zdaniem za mało się mówi, ale jeżeli każda rzecz na naszej twarzy, w naszym ciele ma jakąś funkcję, to wyłączając ją zaburzamy cały ten organizm i może lepiej właśnie poszukać tego źródła danej opuchlizny, tak, czy zatrzymania wody, czy cokolwiek to by było na naszej twarzy, zamiast to przykrywać i finalnie rozregulowywać całe ciało. Także no to taka myślę też refleksja dla każdego indywidualna, ale może wiele osób o tym po prostu nie myśli i to też jest okej i po to tutaj jesteśmy, że wiesz, jakby tak jak mówię, że na ulicy coraz częściej widzimy osoby, które sięgają po takie narzędzia, bo to się wydaje takie normalne, że o, wyszła mi zmarszczka, pójdę na botoks. Że to się stało takim czymś bardzo, bardzo normalnym, normalizowanym społecznie i powszechnym, ale miejmy nadzieję, że to się zmienia, bo tutaj pięknie przechodzimy właśnie do tych metod bardziej naturalnych. Powiedziałaś, że można nimi dużo zrobić, ale nie wszystko, więc pojawia się takie podstawowe pytanie. Czy te metody będą równie skuteczne? Czy, wiesz, naturalne się często kojarzy z gorszym, takim nieprofesjonalnym. Więc czy skuteczność w tych metodach jest wysoka i czy jest gwarantowana?
Troszeczkę się też zatrzymałam na tym, co powiedziałaś wcześniej. Śmiało, to był bardzo długi monolog. I tak jakbym do tego wróciła też, także gdybym zgubiła wątek, to proszę cię sprowadzić na ziemię tak i przypomnij mi. Bo kiedy powiedziałaś o tym, że wszyscy zaczynają pomału gdzieś tam podobnie wyglądać, to ja pamiętam, tak no, chyba było gdzieś z miesiąc temu, weszłam z moim mężem na kolację i poszliśmy w takie fajne miejsce w Łodzi na OFF Piotrkowską, to pewnie, tak. Pewnie znasz i tam jest sporo restauracji takich na powietrzu. I pamiętam o tyle to wyjście, że jakoś dużo wcześniej wyjeżdżaliśmy, no wcześniej ta pandemia, mało się wychodziło, także tak miałam długą przerwę w przebywaniu wśród tak wielu osób gdzieś tam naraz w takim skupisku. I będę, że się kompletnie nie byłam w stanie skupić na naszej rozmowie, na tym takim byciu dla siebie, bo byłam strasznie rozproszona, rozglądając się dookoła, ponieważ tego dnia był jakiś wysyp właśnie osób, które korzystają nadmiernie, podkreślę, z tej medycyny estetycznej. I to było po prostu mnóstwo kobiet wyglądających identycznie. One się tylko różniły kolorem włosów. Ja nie mogłam się na to zjawisko napatrzeć. I się zastanawiałam, jak ja się z tym czuję, bo ja się czułam strasznie dziwnie, bo to było dla mnie tak coś dziwnego, nienaturalnego. Właśnie tak jest takie poczucie, że to są takie klony, że o ile jakby, ja tutaj nie chcę krytykować, to nie w tym rzeczy, tak. Ja to uważam, że to jest coś gorszego, ale to było dla mnie zwyczajnie dziwne, to było dla mnie tak dziwne, że ja nie byłam w stanie właśnie się skupić na naszej rozmowie, tylko po prostu się przyglądałam, bo tyle osób naraz, było to dla mnie po prostu zaskakujące, aczkolwiek obawiam się, że to może się za chwilę powielać, że takich osób będzie rzeczywiście więcej i też mnie to trochę jakby zastanawia i martwi, bo wydaje mi się, że tak jak też wcześniej mówiłam, po coś ta natura tak nas stworzyła. Ja na przykład uwielbiam oglądać twarze, uwielbiam, ja po prostu czasami się na ludzi wręcz gapię, bo bardzo lubię analizować twarze, bardzo lubię tą spójność, bo czasami, no może to nieładne co powiem, ale nawet czasami w tej brzydocie jest piękno, bo jest taka harmonia w tym wszystkim, że to tak razem współgra, że jak się temu przyjrzę, to dochodzę do wniosku, nie no, na pierwszy rzut mi się wydawało, że ten ktoś nie jest atrakcyjny, ale jak popatrzę, jak to wszystko idealnie gdzieś tam się komponuje, to w tym zaczynam dostrzegać piękno i się zastanawiam, czy takiej osobie, która ma na przykład mega ostre rysy, ostry nos, takie lekko skośne oczy, bardzo mocno zarysowane kości jarzmowe, mocną szczękę i do tego zazwyczaj takie osoby bardzo często mają wąskie usta. Czy jak ją tej osobie na przykład powiększyła, no oczywiście ja tego nie zrobiła, bo nie jestem lekarzem, ale tak w cudzysłowie usta, to czy ona by dobrze wyglądała? I nagle, no nie, bo zaburzy się całą tą harmonię, więc też uważam, że tutaj trzeba podchodzić do tego z takim opamiętaniem. To jest taka pierwsza rzecz. I no, tak jak właśnie o tym powiedziałaś, to tak mi się to skojarzyło i no mnie to trochę martwi. To mnie trochę martwi, bo my taką tracimy swoją naturalność, swoją autentyczność. A teraz wracając do pytania, patrz, nawet pamiętam, o tej naturalności, to jakiś taki ostatnio slogan, gdzieś mi wpadła jakaś firma, czy kogoś na jakimś blogu czytam, że pewnie tego nie powtórzę tak dokładnie, ale to mnie tak zaskoczyło, że to jest tak oczywiste, że my jesteśmy z natury naturalni jakoś tak, czy że do natury nam jest naturalnie bliżej, nie pamiętam, ale takie było brzmienie i to jest tak oczywiste. I teraz też idąc, czy tymi naturalnymi metodami, i to mnie tak zaskoczyło, ale to masz rację, że je się uważa za gorsze. Znaczy taki paradoks. Tak. Naturalne wydaje się gorsze, a to powinno być dla nas naturalne, że to jest naturalne. Tak. A my się nauczyliśmy właśnie jakoś... Nawet, no nie, nawet etymologicznie, naturalne. Tak. Więc naturalnie naturalne, prawda? No. A tak nie jest. I to jest... No, to jest straszne. To jest straszne. Także ja uważam, że przede wszystkim powinniśmy szukać we wszystkim naturalności. A jeśli z jakiegoś powodu nie idzie, no to wtedy z rozwagą podejść do innych rozwiązań. I powiem tak, jeśli ktoś ma cierpliwość, jeśli komuś zależy na holistycznym podejściu, to zdecydowanie uważam, że naturalnymi metodami naprawdę można dużo osiągnąć, ale właśnie naturalnego wyglądu, czyli osoba, która na przykład ma 50 lat, będzie wyglądała może na kilka lat młodszą, albo być może, bo tutaj sobie też trzeba zadać pytanie, a może będzie wyglądała właściwie na swój wiek, zgodnie z założeniami genetycznymi, bo na tyle o siebie zadba, że będzie wyglądała autentycznie dobrze na swoje lata, a nie, że siebie odmłodziła. Tak. Tak? Więc tutaj to pytanie by sobie trzeba było postawić. A jeśli z jakiegoś powodu chcę bardzo, bardzo inaczej wyglądać i naprawdę nie chcę mieć żadnej zmarszczki w wieku 50 lat, to wydaje mi się to być trudne, aczkolwiek nie powiem, że nie niemożliwe, no bo być może akurat u danej osoby tak będzie,
Ale też zawsze to jakby podkreślam i sobie zadaję pytanie, czy ja będę chciała całe życie wyglądać, jakbym miała 20 lat? I nie, ja nie chcę. Ja nie chcę wyglądać. Ja może na przykład, bo często słyszę, że jestem odbierana jako osoba młodziej wyglądająca niż mam te swoje 45 lat. No, ale mimo wszystko myślę, że nikt mi nie da 20 lat i ja bym tak nie chciała. Dlaczego? No bo sobie zadaję pytanie, czy ja na przykład w drugą stronę chciałabym, żeby moja babcia, która dzisiaj ma 97 lat, czy ja bym chciała, żeby ona wyglądała na 50? No byłoby to dziwne. No nie, no jest babcią. Jest babcią, nie? Więc bez przesady. Także tutaj gdzieś mam wrażenie, my się w tym wszystkim gubimy. My się gdzieś w tym wszystkim gubimy i zaczyna to być po prostu zwyczajnie no chore. A delikatnie mówiąc, zwyczajnie nienaturalne. I to już jest kwestia wyboru, którą ścieżką chcemy iść. No bo jeżeli ktoś za wszelką cenę chce faktycznie wyglądać super młodo, nie chce mieć żadnej zmarszczki, dla niego jest medycyna estetyczna okej, to ja też powiem okej, to jest twoje, rób tak. To nie jest też tak, że ja będę po prostu każdemu teraz krzyczała, słuchaj, przestań. Ale też no, kolejny raz jakby wrócę do tego, że też bym nie chciała tak tutaj stygmatyzować tej medycyny estetycznej jako coś złego, bo naprawdę jest tam mnóstwo zabiegów, które mogą być fajne, które mogą być pomocne, ale no, ja nie zgadzam się osobiście z wypełniaczami, nie zgadzam się z botoksem, nie zgadzam się też z, jeśli chodzi o różnego rodzaju nici, bo uważam, że to są mocne ingerencje i one cały czas nie rozwiązują problemu. W takim razie z naturalnych metod, o czym my w ogóle rozmawiamy? Bo jestem pewna, że są osoby, które po raz pierwszy może słyszą o takim sposobie na odmładzanie i wyobrażają sobie, że wstrzykujemy sobie, nie wiem, syrop malinowy między brwi lub, nie wiem, okładamy się jakimiś liśćmi i to robi robotę. Bo mówiąc o metodach naturalnych, my chyba rozmawiamy o takiej trochę siłowni dla twarzy. No, tak można by powiedzieć, ale wiesz co, ta moja metoda i to tak jakby, znaczy moja, no to jest moja w sensie jakby połączenia różnych innych metod i też oczywiście dołożenia do tego kilku swoich groszy, natomiast to takie moje podejście, o tak bym może chciała to ująć, jest bardzo szeroko rozumiane i bardzo holistyczne. Czyli tutaj oczywiście mówimy o ćwiczeniach twarzy, możemy to nazwać gimnastyką twarzy, siłownią dla twarzy, tak jak powiedziałaś, jogą twarzy przede wszystkim to jakby, jak ja to nazywam. Ale tutaj jest też szereg innych rzeczy, jak automasaże, jak odpowiednia pielęgnacja. No oczywiście najchętniej oparta na naturalnych składnikach, aczkolwiek nie zawsze. Ale to jest też tutaj u mnie praca z ciałem, to na co ja bardzo zwracam uwagę i nawet tak naprawdę od tego zaczynam, ja się przyglądam sylwetkom i od tego wychodzę, to jest ważne, ja też widzę jakby u siebie, jeśli ja się z jakiegoś powodu gdzieś tam tak ruchowo zaniedbam, bo nie wiem, na przykład byłam chora, miałam gorszy okres, albo zwyczajnie czasami po ludzku mi się nie chce, tak, no bo to też trzeba sobie czasem odpowiedzieć na pytanie, czy zawsze mamy i czy to jest potrzebne być tak w 100% wiesz, aktywnym pod każdym względem, czy czasami nie warto odpuścić. To też zauważam, jak nie tylko moje ciało gdzieś tutaj obrywa, nie ciało, to jest też właśnie ważna rzecz, ciało. Co to znaczy ciało? Bo zazwyczaj do ciała podchodzimy, wiesz, od stóp do miejsca, gdzie zaczyna nam się szyja, nie? I ja też tutaj się złapałam, żebym to o mało nie poszła w tą stronę, czyli że obrywa ciało, czyli w tym sensie, że nie tylko tutaj ta część dolna, ale również twarz, bo no, trudno oddzielić głowę od całej reszty. I my też o tym zapominamy, dlatego warto nie tylko ćwiczyć na siłowniach nasze, nie wiem, mięśnie, czy chodzić na jogę, na pilates, na wszelkie inne formy aktywności, ale też trzeba pamiętać, że od szyi w górę mamy mnóstwo mięśni, o które warto zadbać. Znaczy to nie jest fascynujące, że my myślimy o tym, żeby nasze ciało było jędrne, więc ćwiczymy, robimy różnego rodzaju, nie wiem, może nie tyle masaże, co nie wiem, rolujemy, szczotkujemy, robimy peelingi i nakładamy balsamy, żeby to ciało było w jak najlepszej formie, a zapominamy o tym, że możemy to samo robić z twarzą. Okej, no nakładamy maseczki, robimy peelingi i tak dalej, ale nadal traktujemy to tak mocno zewnętrznie i zapominamy, że tak samo jak ćwiczymy mięśnie ud, tak samo możemy ćwiczyć mięśnie twarzy. I zastanawiamy się, czemu nasze ciało jest w świetnej formie, jest cudowne, jędrne, sprawne i umięśnione, a nasza twarz trochę od niego
odstaje, bo często tak to wygląda, mam wrażenie, bo nikt nam chyba nie powiedział, że my też powinniśmy na te ćwiczenia, tą gimnastykę chodzić z naszą buzią. Co jest niby właśnie takie proste i takie zdroworozsądkowe, a jednak dopiero odkrywamy tego rodzaju techniki i przypomina mi się zawsze taka anegdota właśnie, dlaczego mężczyźni mają mniej zmarszczek, bo golą sobie twarz, więc muszą trochę wyginać się na jedną i na drugą stronę, więc są o wiele bardziej wyćwiczeni i mobilni, jeśli chodzi właśnie o te okolice, no ale mówię do samej ekspertki, więc powiedz mi, jeśli chodzi o ćwiczenia twarzy, co to oznacza? Jakby skąd mamy wiedzieć, jak tę twarz ćwiczyć? Czy jeżeli będziemy wykonywać te ćwiczenia, to po prostu nasza twarz, nasze zmarszczki znikną? I tak i nie. Przede wszystkim mięśnie będą w dobrej kondycji. To jest bardzo ważne z tego względu, że mięśnie mimiczne są specyficzne o tyle, już tam pomijam, że one są cieniutkie, malutkie, delikatne, ale one bardzo często, w zasadzie w większości przypadków, są połączone w ten sposób, że jeden przyczep mięśnia jest przyczepem do skóry, a drugi do czaszki w tym przypadku. W związku z czym, jak my robimy różne miny, jak się śmiejemy, żartujemy, płaczemy, czy nawet jemy, no to cała twarz nam się wygina i to jest prosty przykład, jak ruszam ręką, no tutaj mamy nagrywanie, kamerę tak. Mamy, tak? Czyli widać, no ruszam ręką, no to dłoń moja się porusza, ale te mięśnie, które też pracują na ten ruch, no zobaczcie, one tutaj jakby z tej strony bardziej, no skóra mi się tutaj nie marszczy przy tym ruchu mięśnia. Dlatego, że jeden przyczep mam tego mięśnia tutaj, drugi tutaj. A jeśli chodzi o twarz, no to jak robię taki ruch, no to tutaj mam jeden przyczep, a tutaj drugi i wtedy pociąga. Mhm. I to jest bardzo ważne, w ogóle jak powiedziała podstawa, dlaczego ja o tym mówię i zawsze o tym mówię i podkreślam, jak ktoś mnie o tego typu pyta rzeczy, że to od kondycji mięśni przede wszystkim zależy wygląd właśnie, wygląd postępujący z wiekiem, wygląd naszej twarzy, dlatego że jeżeli mięśnie będą w złej kondycji, to i skóra będzie w złej kondycji. Jeżeli zajmujemy się tylko i wyłącznie dbaniem o skórę, to jest tak, jakbyśmy dbali, nie wiem, wyobraźmy sobie, że mamy płaszcz i dbamy tylko o jego wierzchnią warstwę, a na podszewkę nie zwracamy uwagi i na przykład wypraliśmy go w złej temperaturze i podszewka się skurczyła. To tak samo będzie tutaj, tak? Czyli te mięśnie, to załóżmy jest ta nasza podszewka, jeżeli one się gdzieś tam pokurczą z wiekiem nieodpowiednio, no to się tutaj zaczyna nam wszystko wyginać. I teraz, wiedząc, mając jakąś tam podstawową wiedzę, zaraz też o tym powiem, to wiemy, jak te mięśnie ćwiczyć, które mięśnie należy wzmocnić, które zrelaksować. I to jest też bardzo ważne, żeby w tych metodach naturalnych pamiętać, że ile ćwiczeń, tyle masaży. Że to są takie dwie, bym powiedziała, bardzo siostrzane gałęzie i bardzo potrzebne. Natomiast oczywiście trzeba wiedzieć, jak ćwiczyć, trzeba wiedzieć, jak masować. I to jest jak ze wszystkim. No, trzeba też wiedzieć, jak sobie ugotować posiłek. Trzeba się tego nauczyć i tą wiedzę zdobyć. Podobnie tutaj. No, są różne metody, są książki, są kursy, są warsztaty, są, nie wiem, jest mnóstwo chociażby u mnie darmowych treści na moich kanałach. Także jak? No, trzeba poznać temat, trzeba się nauczyć. A co masz na myśli, mówiąc o masażu, o automasażu? To jest coś, co każdy z nas bez problemu może posiąść właśnie domową metodą i po prostu robić sobie go codziennie? Jak najbardziej. Tych technik w ogóle automasażu jest mnóstwo. Oczywiście w ideale byłoby chodzić na masaż do kogoś, kto ma w tym mega wprawę. I chociażby z tego względu, że my sami też wszystkiego nie zrobimy, no bo zwyczajnie nie wykręcimy sobie jakoś rąk z tyłu głowy albo głowy nie położymy na kolana, a masażystka czy masażysta może stanąć za nami i po prostu konkretnie tą twarz, szyję, dekolt wymasować. Także warto raz na jakiś czas przynajmniej pójść do kogoś, kto jest w tym super i profesjonalny, ale mnóstwo tych rzeczy możemy zrobić na co dzień. I ja bym powiedziała nawet, że to na co dzień jest chyba ważniejsze niż takie od święta z doskoku, dlatego że to jest to przynajmniej te kilka czy kilkanaście minut dziennie, ale codziennie. I to naprawdę daje dużo i tych metod też jest sporo. Ale powiedz mi, czy na przykład jako pierwszy krok wprowadzenie delikatnej formy masażu podczas mycia twarzy i nakładania kremu, czy to już wystarczy, czy to już jest jakby można powiedzieć, że część, jakby wprowadzenie do automasażu, bo też wiesz, nie każdy jest gotowy od razu z dnia na dzień poświęcić na to nawet 15 minut, tylko żeby gdzieś tam przemycać te elementy. Jak najbardziej tak. To wszystko też zależy, w jakim jesteśmy wieku, bo dla osoby bardzo młodej takie 2-3 minuty to już będzie super i to jest takie, nawet bym powiedziała, bardzo dużo. Tak, no to jest jedna piosenka praktycznie, to jest długo. To, kochana. Ale też dużo w sensie jakby dla organizmu korzyści. No a wiadomo, że jak ktoś ma 60 lat, to takie 2-3 minuty to będzie trochę mało, ale zawsze lepiej mało niż nic.
Natomiast czy przy myciu to zależy, czym myjemy, bo jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, myje miodem, to sobie robi być może super masaż, ale jeżeli to będzie żel do mycia twarzy, no to nikomu nie proponuję robić 20-minutowego masażu na żelu do mycia twarzy, bo sobie wykończy skórę. Wtedy robimy masaż na innych poślizgowych, jak ja to mówię, produktach. Proszę odpowiedz mi szczerze, czy jogę twarzy dla dobrych efektów robimy codziennie? Szczerze, najlepiej tak. Jeśli odpuścimy dzień czy dwa w tygodniu, dwa to już jest takie naprawdę absolutne maksimum, to też będzie dobry efekt. Natomiast jeżeli to będzie raz, dwa razy w tygodniu, to jest za mało. Te mięśnie troszeczkę inaczej się jakby trenuje. One są przede wszystkim bardzo delikatne, są właśnie cieniutkie. Tutaj nie robimy długich treningów. To nie jest tak, jak idziemy na siłownię i to ciało się tam gdzieś katuje. Ja mówię katuje, bo to jest tak w moim podejściu, bo ja nie przypadam za siłowniami, jest to nie moja historia. Wolę zdecydowanie jogę, stretchingi i tego typu historie. Natomiast tam się idzie na godzinę, półtorej, no tak, może dłużej, tak? A tutaj to są kilkunastominutowe tak naprawdę sesje. No jak 20 minut to już jest w cały świat. Dłuższych nawet nie proponuję, chociaż czasami gdzieś tam dziewczyny do mnie przychodzą na kursy i robią wszystko, o czym ja powiedziałam. Ja też pokazuję tych ćwiczeń więcej, no bo z różnymi problemami, problemami to też zawsze mówię w cudzysłowie, się spotykam. No i są takie niektóre szalone, które potem to wszystko ćwiczą, ale ja mówię, dziewczyny, bez przesady, za dużo. Także to jest naprawdę kilkanaście minut dziennie i uważam, że jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. Jeżeli chcemy, jeżeli nam zależy, to my te kilkanaście minut dziennie znajdziemy i naprawdę są fajne efekty. Co zresztą, no to jest zauważalne, tylko tutaj właśnie, żeby było zauważalne, no, że nie ma takiego efektu wow, jak się pójdzie na przykład na botoks, to tutaj potrzeba dwóch, trzech tygodni, aż te mięśnie tam totalnie zostaną sparaliżowane, no i się robi gładko. A zresztą tutaj też taki zawsze podaję przykład a propos botoksu, że to jest taki świetny przykład na to, że tu się nie zajmujemy skórą, tylko mięśniami, no bo to właśnie paraliżujemy mięśnie i to dzięki sparaliżowanym mięśniom się wygodziła skóra, a przecież my działaliśmy na skórę tak naprawdę, więc to jest też taki przykład, żebyśmy spojrzeli głębiej pod kątem tej pielęgnacji, dlaczego my chcemy się samą skórą zajmować, a te wszystkie główne takie znaczące zmarszczki na twarzy, no to jest zazwyczaj kondycja mięśni. Ale wracając, nie ma tutaj takiego efektu rzeczywiście jakby od ręki, czy tam w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech. I dobrze jest sobie robić zdjęcie, jak to się mówi, takie selfie. I potem to zdjęcie co jakiś czas, tylko ważne w tych samych warunkach oświetlenia i tak dalej, powtarzać po to, żeby zauważać te efekty. I one są naprawdę znaczące. No i czasami też dziewczyny, kiedy właśnie wykonują te wszystkie zalecenia i potem porównują na przykład po 3-4 miesiącach zdjęcie do tego pierwszego, to są no wręcz zaskoczone. Wygląda się przede wszystkim nie tylko młodziej, ale wygląda się w sposób właśnie naturalny, ładniej, tak promienniej. No to jest, bo ja bym powiedziała, zupełnie inna jakość po takiej pracy niż tej takiej sztucznej ingerencji. A czy możemy sobie w jakiś sposób zaszkodzić? Czy możemy źle wykonywać ćwiczenia i potem z perspektywy czasu zrobić sobie jakąś krzywdę, ćwiczyć nie te mięśnie, które powinniśmy? Czy są w ogóle właśnie jakieś takie, wiesz, przeciwwskazania, czy też niebezpieczeństwa? Wiesz co, jak wszędzie. To tak samo jakby ktoś poszedł na przykład, nie wiem, no znowu do siłowni się odwołam, ćwiczyć brzuch, a ma bardzo chory kręgosłup i będzie nieodpowiednio wykonywał ćwiczenia, czy nawet nie ma chorego kręgosłupa, ale będzie w nieodpowiedniej pozycji, to może sobie ten kręgosłup zdewastować, bądź też bardzo pogłębić już wcześniejsze problemy. Tak samo jest tutaj. No jeżeli będziemy wzmacniać na przykład mięsień, który jest już mega, mega przykurczony, a my będziemy tymi ćwiczeniami go jeszcze bardziej przykurczać, no to faktycznie no może być gorzej, ale ja bym powiedziała, nie ma tutaj może aż takiego bardzo dużego ryzyka, natomiast no generalnie oczywiście warto jest no mieć wiedzę i wiedzieć, po co w ogóle się to robi. Powiedziałyśmy o ćwiczeniach, o masażu. Tutaj wiedza do zgłębienia, jak to robić, na przykład korzystając z Twoich kursów, bo myślę, że tak jak powiedziałaś, warto jednak tę wiedzę zdobyć i przygotować się do tego, a nie improwizować za bardzo w tym temacie. Trzecia rzecz, która też jest moim zdaniem bardzo ciekawa, to są jakieś takie proste narzędzia, które możemy mieć w swoim domu, jak znany mi roller, tak? Nie wiem, co się nazywa roller, ale ja nazywam go rollerem, albo guasza. Czy ty używasz tych narzędzi i jeśli tak, to czy polecasz i jak też najlepiej je stosować? No pewnie, ja to jestem w ogóle maniaczką masażerów.
Ja się śmieję, że mam ich tyle, że chyba do końca życia by mi brakło czasu, żeby je wszystkie używać, bo po prostu kupuję je jakoś wręcz chyba hobbystycznie, a szczególnie jak gdzieś tam podróżuję i wytrzasnę coś nowego, to ja to muszę mieć, może nawet do mojej prywatnej kolekcji, ale to pewnie dlatego, że no po prostu tymi naturalnymi metodami się zajmuję. Masz usprawiedliwienie, możesz testować. Mam, naprawdę mam. Oczywiście przeciętnemu człowiekowi nie jest to do życia potrzebne i wystarczy moim zdaniem, no dwa to masażery takie o takim dosyć szerokim działaniu powinno się mieć, a najlepiej przynajmniej trzy. Jeżeli ktoś faktycznie lubi te metody i chce naturalnie o siebie zadbać. I to, o czym powiedziałeś, gua sha, no to jest w ogóle, ja uważam, takie must have, absolutne okay. must have, bo odpowiednio zastosowana gua sha potrafi nam cuda zrobić z twarzą. Zresztą nie tylko, no bo tak naprawdę gua sha to w ogóle, to jest tam głęboka historia, bo ona do leczenia ciała służyła, to jest w ogóle cała filozofia też z tym związana i bardzo głęboka wiedza, no ale jakby powszechnie jest wykorzystywana w tej chwili do odmłodzania twarzy. W połączeniu z rollerem bardzo fajnie, ale jeżeli mówimy o takim tradycyjnym, prostym rollerze, który zwykło się mówić jadeitowym, aczkolwiek jadeit to też jest forma minerału, czyli to nie jest tak, że to jest po prostu, bo to może być z jadeitu, może być z kwarcu, może być to z różnych innych minerałów. Sam roller jest bardzo delikatnym narzędziem i to może być dla osób bardzo młodych, czyli takich osób właśnie w okolicach tam 20 paru lat. Gua sha już też pomalutku tutaj może wkraczać, ale też jest bardzo ważne na przykład, żeby wiedzieć, jak tą gua sha używać i żeby nie przesadzać, bo gua sha może nadmiernie wyszczuplić twarz. Czyli gua sha znowu nie używa się codziennie, a jeśli codziennie, to bardzo delikatnie, natomiast mocniej góra dwa razy w tygodniu. No, czyli tutaj wszędzie wracam do tego, ta wiedza jest potrzebna. Tych rollerów jest mnóstwo, bo wiesz, one mogą, to mogą być bańki chińskie, które zasycają skórę, tak, robiąc podciśnienie. Tak. I wtedy one też będą na przykład super ujędrniające, działać limfatycznie. To mogą być takie rollery wieloigłowe, które nie przekuwają skóry, tylko ją tak mocno kłują. Wtedy skóra się bardzo ujędrnia, relaksują się też napięcia mięśniowe. Więc każdy z tych masażerów może mieć inną funkcję. Oczywiście one też mogą być podobne, ale gdzieś tam założenia będą się różnić. Dlatego też powiedziałam dwa do trzech o takich przeciwstawnych działaniach warto mieć i one, wiesz, bo to jest też tak, masaż masażem, bo my tak tutaj mówimy pod kątem zachowania urody, opóźnienia gdzieś tam tych procesów na przykład, czy też zachowania takiej zdrowej jakości tych tkanek, ale jedna rzecz, o której ja nie powiedziałam, która bardzo odróżni medycynę estetyczną od tych naturalnych metod. Tutaj pracujemy też z odstresowaniem, dlatego że twarz bardzo dużo emocji gromadzi, bo to już, o czym wcześniej mówiłam, czyli mięśniami wyrażamy mimicznymi nasze emocje, no to też te emocje gromadzimy, czy to dobre, czy to złe, ale je tutaj gromadzimy i mamy mnóstwo napięć. Ja często jak pokazuję na warsztatach takie właśnie te różne takie ruchy automasażu, czy nawet ćwiczeń, to się okazuje, że ktoś odkrywa, że go strasznie bolą pewne partie, o których sobie nie zdawał sprawy. To jest bardzo często tutaj mięsień skroniowy, czy mięśnie żwacze na przykład, tak? Strefa w ogóle czoła, mięśnie marszczące brwi, gdzie przy takich głębokich automasażach odkrywają te osoby, że o matko, jak mnie to boli, w ogóle co tu się dzieje, tak? Tam jest bardzo duże spięcie, tam jest właśnie bardzo dużo zgromadzonego stresu i poprzez te właśnie takie ruchy automasażu, poprzez ćwiczenia, my ten stres uwalniamy. I przez to też ładniej oczywiście wyglądamy, no bo to jest normalne, że jak jesteśmy stresowani, to się w ogóle lepiej czujemy, lepiej wyglądamy, ale rozładowujemy też to napięcie i to jest przecudowne, bo my wtedy po prostu po takich sesjach, czy to takich autopraktykach, jak ja to mówię, czy na przykład w salonie, gdzie się pójdzie na masaż, to nagle się okazuje, że tutaj tona ciężaru z nas chodzi i to jest po prostu moim zdaniem coś, co jest totalnie nieocenione i daje wielką korzyść. W kontraście do paraliżowania mięśni, co myślę, że może dawać odwrotny efekt, jeśli chodzi o danie upustu jakimś emocjom i napięciom. No, ale to no też jak już, dla mnie niekoniecznie. Tak, też już do oceny własnej. Natomiast podsumowując też te narzędzia, czy każdemu byś polecała taki podstawowy roller, właśnie ten w cudzysłowie jadeitowy i taką gua sha, żeby się zaopatrzyć i nauczyć się z nich korzystać? Wiesz co, prawie każdemu, bo rzeczywiście to są takie, będzie taki zestaw najbardziej... Taki basic, który można dużo zrobić, szczególnie gua sha, ale czy każdemu? No nie, no bo są też przeciwwskazania. Jeżeli ktoś ma na przykład bardzo duże problemy ze stanami zapalnymi, wszelkiego rodzaju, orpryszczka,
rany, świeże blizny, już nie mówiąc o jakichś tam głębszych chorobach, poważniejszych jak nowotworowe, no to nie. Czyli bym powiedziała prawie każdemu, tak? Jeżeli tutaj nie ma przeciwwskazań, to tak, zdecydowanie to jest taki basic, który jest bezpieczny i który może naprawdę dużo, no dużo technik wprowadzić na twarzy i dużo zmian. Czyli rozumiem, że taki instruktaż guaszowy znajdziemy u Ciebie. Tak, ja nigdy taki, nie używałam guaszy, a mam w domu i może zacznę. Wiesz co, tak, na moich kanałach są tam różne filmiki, a to całościowe, czy też takie fragmentaryczne, rozwiązujące oczywiście różne problemy, także jak najbardziej tam przynajmniej część informacji można znaleźć. Ale powiedziałaś, że guasza na pewno, jakby tak nie skomentowałaś tego rollera, uważasz, że on nie jest zbyt skuteczny, bo ja mam taki roller i powiem szczerze, że na przykład jak zdarza mi się obudzić taką lekko zapuchniętą, to wyjmuję go sobie z lodówki i tam śmigam po twarzy i zawsze, szczególnie właśnie po kilku minutach, czy nawet kilkunastu, kilkudziesięciu, widzę, że ta twarz się zmieniła, że rzeczywiście ona jest taka bardziej napięta i mniej opuchnięta. Czy on Twoim zdaniem daje ok efekty, czy jest bardziej taki dla bardzo początkujących, bardziej taka zabawka? Nie, zabawka nie. On na pewno daje efekty, ale Karolina, ty masz, jak powiedziałaś, 25 lat. Jestem o 20 ile? Jeden od Ciebie starsza, więc ja takim rollerem oczywiście też uzyskam jakiś tam efekt, ale no nie będzie on taki, jakbym chciała. To jest pierwsza rzecz. Druga też pytanie, o jakim rollerze mówimy, bo roller to jest też bardzo szerokie pojęcie, bo guasza no też dosyć szerokie, bo są tam różne kształty, no ale tak jak powiedziałyśmy, to jest ten cudzysłów jadeitowy, on jest naprawdę delikatny w działaniu i tutaj za dużo nie zrobimy, ale też pytanie o czas, bo ja też pamiętam taką sytuację, że kiedyś sobie oglądałam film i ja bardzo często wykorzystuję ten czas, tak a propos też znalezienia czasu na działania, to bardzo często, kiedy na przykład jadę autem, czytam książkę, oglądam film, to wtedy ćwiczę, a kiedy oglądam film, bo to tak wrócę do tego, bo wtedy mam ręce wolne, prowadzę auto, to nie, no to wtedy sobie mogę zrobić też automasaż. I kiedyś tak chyba z nudów, oglądając ten film, sobie masowałam takim właśnie rollerem okolice oka i ja tak masowałam chyba z pół godziny, a wtedy dosyć mocno miałam oczy podpuchnięte i w tym momencie poszłam do toalety i o nie miałam, jak zaczęłam się je w lusterku. Więc to pomimo, że tutaj o tym wieku mówiłam, także to jest kwestia też czasu, więc jak są osoby starsze, to pewnie też nie chcą godzinami tego czasu spędzać przed lusterkiem czy na takich praktykach, no to wtedy jest mieć lepiej bardziej ukierunkowane masażery. I też są rollery różnego innego rodzaju, takie na przykład metalowe, które można mocno schłodzić, które mają jakieś tam wypustki i wtedy mamy różne efekty, ale ten jak najbardziej szczególnie dla osób młodych, osób, które już nawet nie wiem, gdzieś tam mają, tak jak moja córka, ona też już używa i prewencyjnie bardzo fajnie, albo na przykład jak jej się zdarzy gdzieś tam mieć opuchliznę, czy to jej, czy komukolwiek innemu, no to jest fajnie mieć ten podstawowy zestaw i sobie z niego korzystać, no lepiej korzystać zawczasu i wyprowadzać jakby te tkanki z jakichś problematycznych zaburzeń równowagi, bym powiedziała, no bo zatrzymanie limfy, no to są zaburzenia równowagi, niż doprowadzić do tego, że to przez lata się będzie kumulować, no i potem jest dosyć trudno pewne skutki odwrócić. Metody domowe metodami domowymi. Powiedziałaś, że fajnie raz na jakiś czas się wybrać na masaż do specjalisty. Czy masz jakiś rodzaj masażu, który szczególnie polecasz? Jest tych masaży w ogóle ostatnio sporo, bo to jest też w ogóle taki trend i to cały czas coś tam na świecie nowego się pojawia. Natomiast tak, no bardzo spowszechny Kobido, o nim się często mówi. Tak, o niego właśnie chciałam zapytać. Znaczy, powiem tak, Kobido jest dla mnie okej i on rzeczywiście daje bardzo fajne efekty, ale znam masaże bardziej, bym powiedziała, jak dla mnie skuteczne. Takie głębokie masaże, gdzie naprawdę ta buzia to jest tam po prostu wręcz rozwałkowana, rozjechana wzdłuż i wszerz, gdzie masażysta wkłada ręce. Chciałam, że to są takie, gdzie wkłada się ręce tak, do buzi? Tak, i tam po prostu tą twarz wyszarpie i pod tym wychodzi. I to jest taki naprawdę efekt wow. I ja z takich masaży korzystam, zresztą o nich wspomniałam też w książce. Także ja nie powiem, że Kobido nie jest okej, bo Kobido też jest okej i też od czasu do czasu idę na Kobido, ale jeżeli chcę takiej mocniejszej pracy i takiego, bym powiedziała, większego odprężenia mięśni, no to zdecydowanie wolę te takie głębsze masaże. A jak często polecałabyś chodzenie na masaż?
No, jeżeli ktoś ma taką komfortową sytuację i czasową, tak, i finansową, to raz w tygodniu byłoby super. Raczej okay. Nie jestem za tym, żeby robić serię na przykład 6 tam z rzędu i przerwa. Raczej uważam, że lepiej jest robić w stałych odstępach czasowych, niezbyt długich. A jeśli to byłoby... Okej, czyli odpowiadając na własne pytanie, podpierając się tym, co powiedziałaś teraz, raz w miesiącu, byle regularnie, też jest okej. Tak. Tak, ale jeśli w międzyczasie będę ćwiczyć, jeżeli w międzyczasie będę też robiła swoje automasaże, to tak, no bo jeżeli ja nic nie będę robiła i pójdę raz w miesiącu na masaż, no to trochę mało. Słuchaj, a te wszystkie praktyki, o których mówimy, czy to jest tak, że my jesteśmy już skazani na nie do końca życia? Czy to jest jakby wyrobienie sobie nawyku, który powinien z nami zostać na zawsze? No kochana... A jak myślisz, a jesteśmy w stanie się najeść na zapas, wyspać na zapas? Narobić pompek na zapas. Narobić pompek na zapas nie da się, niestety. No to jest tak jak i z całą resztą. Podobnie jak nawet ta siłownia N-Teraz się tutaj pojawia, no ktoś sobie wyćwiczy brzuch i wszystko fajnie i przestaje chodzić na siłownię, no to po czasie wraca ten stan, który był przed. Także tutaj trzeba regularnie ćwiczyć, regularnie masować, regularnie zwracać uwagę na wszystkie inne nawyki, na to, żeby się prostować. Ja nie wiem, ja teraz siedzę, bo pewnie już jak długo rozmawiamy, to się zaczynam zwijać i też muszę się z tym pilnować, muszę o tym pamiętać, żeby się prostować, to jest bardzo ważna rzecz. Żeby właśnie też się pilnować i nie spać całe życie na jednej stronie, bo ja na przykład tak miałam i to tam gdzieś sobie wypracowałam. Więc no, tutaj trzeba dbać właśnie o tą regularność, systematyczność na wielu, wielu poziomach. To powiedz mi jeszcze, jakie masz kilka takich porad, właśnie tak jak powiedziałaś, prostowanie się albo niespanie na jednym boku z życia codziennego, które możemy wprowadzić właśnie w kontekście już tak nie tyle lifestyle'owo, wiesz, typu dieta czy jakieś ćwiczenia, ale właśnie takie małe zmiany w kontekście naszej mimiki, które mogą potem długoterminowo przynieść nam korzyści. No jeśli muszę się już ograniczyć, muszę się ograniczyć. Może być 10. Tylko o tym. Nie, ja żartuję, muszę się ograniczyć do samej twarzy, bo ja właśnie bardzo lubię tak podkreślać, bo w ogóle jakbym miała tak naprawdę odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby wyglądać młodziej, tak, to ja bym powiedziała coś zupełnie innego. A wcale nie odniosłabym się do twarzy i do samych ćwiczeń, tylko ja bym powiedziała, wyprostuj się. Bo kiedy się prostujemy, to zobacz, to od razu tutaj wszystko nabiera innego kształtu. Czyli ja bym tutaj na takie pytanie najchętniej odpowiedziała szerzej. No tak, ale to jest bardzo dobra odpowiedź. Akceptuję. Pierwszy ten, prostujemy się. Prostujemy się, ale dobra, już nie będę taka, bo wiesz, się rozpłynę i 2 godziny znowu pójdą. Jak już ta pierwsza rzecz chociaż zostanie spełniona, czyli się wyprostujemy. I mamy nie ćwiczyć, tak? To tobie też chodziło o to, żeby... Tak, że to nie jest ćwiczenie, tylko takie bardziej codzienne małe rzeczy. Codzienne małe rzeczy. To na przykład pilnowanie, żeby nie robić niepotrzebnych min nadmiernych, bo to jest to, co powiedziałaś, że twoja macie zwróciła uwagę, że marszczysz czoło, to ja też jestem zwolenniczką tego, żeby nie stać się własnym niewolnikiem i takim strażnikiem, żeby stać tam nad sobą i nie rób tego, nie rób tamtego, bo to jest, wiesz, bardzo też obciążające psychicznie, co za tym idzie emocjonalnie, tak, wiadomo, emocje, twarz, jesteśmy w tym samym miejscu. Jeśli mówię, jeśli wyrażam ekspresję, jeśli to jest dynamiczne, albo wesołe, albo jestem zła, ja będę wyrażać tą mimikę. I ja też nie chcę komuś mówić, słuchaj, masz mieć twarz jak porcelanowa lalka i na tym koniec. Mnie chodzi o zwrócenie uwagi na takie rzeczy, że na przykład ktoś ma tak. I cały czas coś takiego robi. Czyli marszczy brwi. Marszczy brwi. Są takie osoby, tak, znam dużo takich osób. Albo na przykład cały czas jest ciężko zdziwiony i ma uniesione brwi. Ja taka byłam, to była moja mina. Ja też tak robię. Po prostu tak. No i to jest okej, kiedy ja będę o czymś mówić albo słuchać ze zdziwieniem. Jest zdumiona, zdumiona cały czas. Ale to nie będzie okej, jeżeli ja będę chodzić tak cały dzień, bo potem mam tutaj zmarszczki. Czyli druga rzecz, oprócz tego prostowania się, to takie przyjrzenie się swojej własnej mimice. Tutaj może też jakąś taką osobę, która z nami więcej czasu spędza, poprosić o pomoc, żeby nam doradziła, no bo my często siebie samych nie znamy i nie wiemy, co robimy. Czyli ta zmiana właśnie nawyków będzie bardzo ważna. Potem no to właśnie to pilnowanie się ze snem to jest mega ważne, no bo jak całe życie ktoś śpi na brzuchu czy też na boku i na jednej stronie, no to tak, sobie miażdży, wiesz, twarz, tutaj wszystkie historie się dzieją. Kolejna rzecz to jest równomierne gryzienie, bo bardzo dużo asymetrii powstaje, jak ktoś się nauczy z jakiegoś tam powodu, już nie będę wchodzić, to mógł być wcześniej na przykład jakiś tam zepsuty ząb i zaczyna gryźć tylko jedną stroną, no to będzie asymetria. Czyli zwracamy uwagę na to, żeby równomiernie pokarm rozkładać,
Albo gumy do rzucia, no w ogóle nie powinno się gum rzucić tak naprawdę, a jeśli już, no to żeby też nie robić tego jedną stroną. No co jeszcze? Na przykład szerokie otwieranie oczu. Mm-hmm. To jest taka rzecz, która może wejść w nawyk, bo z wiekiem jakby coraz mniejsze się oczy stają, a nie dlatego, że ta gałka tam jakby się nagle nam kurczy, tylko ona wpada do środka, opadają powieki i tak dalej, a na przykład takie szersze otwieranie oczu powoduje w ogóle na dzień dobry młodszy wygląd. To jest raz, a dwa, że to też ćwiczy mięśnie i to oko lepiej wygląda z czasem, bo to jest cały czas, to jest tak jakbyśmy wciągały brzuch, nie? To tak też trochę masz napięte mięśnie i ćwiczysz, no to też takie szersze otwarcie oczu. Co jeszcze? O tym mówiłam. Pozycja języka, czyli kiedy zamykamy usta, język w pozycji spoczynkowej, to można wyrobić, naprawdę można wyrobić. Zresztą proponuję się zainteresować tematem mewingu, bo to jest bardzo ciekawa historia, jest dużo na ten temat, nawet takich filmików gdzieś tam można sobie znaleźć, jak się zmieniają twarze, kiedy się układa prawidłowo język, czyli trzymanie tego języka w ten sposób, żeby jego jakby koniec przylegał, tak? Jak to się wyrobi, to się staje już nawykiem, to jest bardzo ważne. A tak naprawdę, to ja bym powiedziała jeszcze szerzej, pracujemy ze swoimi emocjami. Bo jeżeli tego tematu gdzieś tam nie rozpracujemy, no to możemy jeść cudownie, możemy dbać, ćwiczyć, masować, nakładać najlepsze kosmetyki, mieć kosmiczne diety. Niestety nie będziemy dobrze wyglądać, jeżeli te emocje gdzieś tam w środku cały czas będą nie takie, nieprzepracowane, nie będziemy się od nich uwalniać. Czyli tutaj by trzeba było się zająć tematem rozwoju i przepracowania pewnych tematów. No pięknie to podsumowałaś. To na sam koniec powiedz mi jeszcze, co z Twojego doświadczenia najlepiej działa, w sensie jaki argument najbardziej przemawia do Twoich klientek i do kobiet, z którymi rozmawiasz, który rzeczywiście ich motywuje, je motywuje do tego, żeby podjąć tę pracę i trzymać się tego i konsekwentnie o siebie dbać od dzisiaj już na zawsze? Wiesz co, nie wiem, czy jest taka jednoznaczna odpowiedź, bo na każdego coś innego będzie wpływać. Kogoś przerazi wygląd, innego przerazi zdrowie. Tu chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast jest coś, co zauważyłam, że motywuje w ogóle kobiety do tego, żeby coś jakby zrobić. Ja bardzo często proszę, żeby wzięły do ręki albo najlepiej lusterko, a jak nie mają lusterka, to nawet telefon. Przyłożyły go sobie równolegle do podłogi, pochyliły twarz i zrobiły zdjęcie, bądź też w lusterku siebie obejrzały. To jest takie coś, co pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze pokazuje twarz, jak wygląda, kiedy w ten sposób korzystamy z telefonów. Ja to ciągle o tym trąbię, to tak jakby wracam do tematu, po prostu się. To też ciągle mówię, trzymaj telefon na wysokości twarzy, a nie wiecznie tak. No bo po prostu właśnie przyspieszasz całe opadanie tkanek, hodujesz sobie drugi podbródek. Zwiększasz właśnie ilość podbródków. Podbródka, ale w ogóle dewastujesz szyję i od tego by trzeba było zacząć i kręgosłup. Ale to jest też coś, co po prostu no, jest poniekąd Twoją przyszłością i jak wtedy ktoś zobaczy ten widok, to po pierwsze już zazwyczaj się prostuje, a po drugie sobie uświadamia, no faktycznie, jeżeli ja nie zadbam o kondycję tych tkanek, nie będę ćwiczyć, nie będę masować, no to prędzej czy później będę tak wyglądać. Więc to jest taki motywator, bym powiedziała, na pewno wizualny. A w kontekście nawet zachęcenia kogoś do naturalnych metod versus tych tradycyjnych z medycyny estetycznej, to jest właśnie jakiś taki jeden, nie wiem, element, który Twoim zdaniem dobrze działa jako taka zachęta i przemawia do kobiet, one mówią, hej, rzeczywiście to brzmi sensownie, spróbuję. Chyba, wiesz co, chyba jeżeli trafię na podatny grunt i ktoś chce o siebie zadbać, z taką perspektywą, że to służy, że to jest zdrowe, że chociażby nawet to, o czym mówiłam a propos mięśni, że one są potrzebne, to jeżeli wiesz, trafiam na taką osobę, która ma podobną filozofię życia, to są takie, bym powiedziała, łatwe argumenty. Tak. Natomiast jeżeli komuś jest to, dla kogoś jest to mniej istotne, mniej ważne, no to takie mówienie, że wie, że naturalne jest zdrowe, to będzie średnio po prostu trafiało, więc to jest też kwestia tego, kto zgodnie jakby jaką drogą idzie i tu chyba nie ma czegoś takiego, żebym mogła powiedzieć też dla tych osób taka rada, dla tych taka rada.
że miejmy nadzieję, że to słowo, to dobre słowo o naturalnych metodach będzie się szerzyło właśnie za sprawą takich osób jak ty. Także jeszcze powiedz nam, gdzie ciebie można znaleźć i gdzie też korzystać z twoich różnych narzędzi. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i za miłe słowa. Mnie można znaleźć przede wszystkim na stronie yogapiękna.com, gdzie też jest blog i wideoblog nam podpięty, też jest kanał na YouTubie, podobnie wszędzie po prostu pod hasłem Yoga Piękna Marta Kucińska można mnie znaleźć. Też jakiś czas temu ukazała się moja książka, również zatytułowana Yoga Piękna, tak. Gdzie w pigułce bym powiedziała, pokazuję, omawiam też te metody i pokazuję, jak ćwiczyć, jak masować twarz, także wydaje mi się, że to przynajmniej na start jest też fajne źródło. Wszystko podlinkujemy i pamiętajmy, że piękny wygląd to zdrowy wygląd. I dziękuję ci, Marta, z całego serca, że po raz kolejny byłaś gościnią. Życzę ci wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękuję. Ja tobie też życzę wszystkiego dobrego i pięknego. Do usłyszenia. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I jak zawsze przypomnę, że nowa rozmowa ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. A po więcej treści podcastowych możecie zaglądać na mojego Instagrama Karolina Sobańska i śmiało mnie tam oznaczać, udostępniać i szerzyć te tematy dalej. Jest ostatnia szansa na wsparcie kampanii Movember, bo każdego miesiąca wspieram inną akcję charytatywną, przekazując jej 10% zysku z mojego sklepu internetowego. Jest to karolinasobańska.com/sklep i tam znajdziecie przeróżne e-booki mojego autorstwa. Także wspieracie mnie i przy okazji wybraną fundację. Także jeżeli Was interesuje Movember, to w listopadzie do nich wysyłamy małą cegiełkę wsparcia. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia już za tydzień. Cześć!